pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Łukasz Skorupski czy Marcin Bułka? Który z nich będzie bramkarzem numer 1 w reprezentacji Polski? O tym zdecyduje selekcjoner Michał Probierz. W hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie miałem okazję rozmawiać i z jednym, i z drugim bramkarzem. Posłuchajcie na początku, co do powiedzenia miał Łukasz Skorupski. Włosi po mistrzostwach Europy byli zdruzgotani tym, co się wydarzyło, że odpadli tak szybko w 1/8 finału? Byli bardzo zdruzgotani, byli zawiedzeni, przede wszystkim kibice, bo wszyscy wiemy, jakich Włosi mają zawodników, w jakich klubach grają. No i byli bardzo zadowoleni, ale teraz tak po tych mistrzostwach zaczęli lepiej grać dużo. Dzisiaj mają ważny mecz z Belgią. Myślę, że moim zdaniem są faworytami. Jeśli wygrałem dzisiaj z tą Belgią, to znowu myślę, że kibice i wszyscy nabiorą do nich zaufania i że będą znowu dobrze grać. Okej. Właśnie myślę sobie o tych meczach z Belgią, o tym meczu z Belgią najbliższym. Oni są po zwycięstwie nad Francją, nad Izraelem. Oba mecze wyjazdowe. Myślę, że to Włochów bardzo zbudowało. Bardzo ich to zbudowało. Tak jak mówię, po tym Euro im nie wyszło. Wygrali te bardzo w 2 mecze ważne. Dzisiaj, jeśli to potwierdzą, to znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, wróci pewnie zaufanie do trenera, do sztabu, zawodnicy nabiorą pewności siebie i myślę, że w kolejnych meczach też będą coraz lepiej grać, bo oni naprawdę mają wartościowych zawodników, cały zespół dobry, sztab bardzo dobry i myślę, że oni bardziej muszą takie mecze wygrywać i po tym Euro to był taki flop, można powiedzieć. A Łukasz, powiedz mi, czy ty w ogóle miałeś jakiś kontakt na boisku z Danielem Maldinim? Z Danielem Maldinim, z synem, tak? Tak. Graliśmy przeciwko Monzie, bo on w Monzie gra. Graliśmy teraz niedawno z nimi. Bardzo dobry zawodnik, podoba mi się piłkarsko. Taki, trochę mi takiego Piotra Zielińskiego przypomina piłkarsko. Wiadomo, teraz trzeba to też, on wszedł do tej piłki niedawno, tak te pierwsze kroki stawia. Grał gdzieś tam wcześniej, nie pamiętam. Ale w Monzie trzeba to potwierdzić, został powołany na kadrę. Widziałem fajny wywiad, dał z Palety chyba o nim, że takiego zawodnika im brakowało. No i ja takie widziałem go po prostu na boisku i takie właśnie trochę Piotra Zielińskiego mi przypomina i bardzo fajny strzał, lewa noga, prawa noga i myślę, że to będzie bardzo dobry zawodnik dla reprezentacji Włoch. Dobra, to jest zmartwienie Włochów, niech się słuchaj, dokładnie tym przejmują, natomiast my. Krótkie pytanie do ciebie na początek. Kto jest pierwszym bramkarzem reprezentacji Polski? To jest bardzo ciężkie pytanie, szczerze mówiąc. No, trener decyduje. Myślę, że pierwszy bramkarz na reprezentację będzie, jak zaczną się eliminacje do Mistrzostw Świata. Wtedy będzie taka decyzja, bo już wtedy raczej myślę, że to będzie chyba bronić cały czas ten podstawowy. Teraz gramy ja z Marcinem Bułką na zmianę. No ja do tego podchodzę tak, że zawsze daję z siebie maksa na treningu, maksa w meczu. I wtedy trener decyduje dzięki występom w meczu i w treningu, jakie są, myślę, że na tej bazie trener będzie wybierał tego podstawowego bramkarza, bo myślę, że to tak musi wyglądać. Moim zdaniem, jego zdaniem nie wiem, no ale tak jak mówię, nie mam tam jakiejś presji, robię swoje i staram się robić to jak najlepiej. Nie masz presji. Ja mam w to uwierzyć. No nie mam presji, bo jest 33 lata już mam. Staram się, tak jak mówiłem wcześniej, robić zawsze maksa i gdzieś tam w tej reprezentacji myślę, że zawsze pozytywnie broniłem, chociaż wy to musicie oceniać i przede wszystkim trener. Będę pierwszym, będę się bardzo z tego cieszył. Chciałbym być pierwszym przede wszystkim. No ale tak jak mówię, decyzja będzie należeć do trenera. Ja się nie mam tam jakiś, że się boję być pierwszym po Wojtku, bo wiadomo, Wojtek był niepowtarzalną jedynką. Myślę, że dałbym radę udźwignąć tą jedynkę, bo mam już tam jakieś doświadczenie na tej światowej piłce, gdzieś tam na Liga Mistrzów teraz w tym roku i dużo meczy w Serie A. No i w reprezentacji też zawsze gdzieś tam starałem się na jakimś poziomie dobrym grać i myślę, że po tym, co tak po meczach gdzieś tam, wiadomo, czyta się i trener coś tam ocenia, myślę, że zawsze gdzieś tam pozytywnie broniłem. Cieszę się, że tyle dobrego o sobie potrafiłeś powiedzieć, bo zwykle piłkarze, bramkarze są bardzo skromni, właśnie spychają te wszystkie oceny na dziennikarzy, na ekspertów, na trenera, a ty powiedziałeś w końcu coś, co pewnie od dłuższego czasu, od 12 lat tak naprawdę twojego debiutu w reprezentacji leży ci na sercu. 12 lat w kadrze, 12 meczów. Wiesz, jaka średnia wychodzi? Jeden mecz na rok. No. To straszna średnia. Czasami się z tego śmieję, nawet żartuję z kolegami o tym, no ale tak jest. Taka jest prawda, miałem bardzo ciężką rywalizację, bo tam gdzieś Wojtek jest rok starszy ode mnie, był Łukasz Fabiański i wcześniej był Artur Borus. No ale ja zawsze jeździłem na tą kadrę, bo dla mnie kadra to jest pięknego. Ja zawsze oddam serce dla kadry, grając w każdym meczu, przyjeżdżam tu zawsze z uśmiechem. I tak jak mówiłem, czekałem na swoją okazję i teraz myślę, że będzie tych okazji więcej, bo Wojtek Szczęsny skończy karierę i mam nadzieję, że dam z siebie wszystko. Dobra, ale to była dla ciebie też naprawdę lekcja cierpliwości. Wiele pustych przelotów tutaj na zgrupowania i siedzenia, czekania. To były trudne chwile dla ciebie? Ciężko, łatwiej jest zaakceptować być drugim, trzecim na kadrze niż gdzieś tam w klubie. Bo na przykład w klubie, będąc drugim bramkarzem, to byś szukał, zmienił klubu i gdzie chciałbym grać w podstawowym składzie. Nie mam tego problemu, bo cały czas na szczęście w klubie gram. Jadąc na kadrę zdaję sobie sprawę z tego, że jest ciężka rywalizacja, bo naprawdę mamy bardzo światowych klasy bramkarzy, zawsze tak było i dalej mam nadzieję, że takie będzie i jest. No i bardziej to akceptowałem, bolało mnie to czasami gdzieś tam, że jeździłem na tą kadrę, gdzieś tam bardzo mało grałem albo w ogóle nie grałem. No ale powtarzałem sobie zawsze, że jeżdżę na tą kadrę, bo to jest... Jeżdżę, bo naprawdę lubię tu przyjeżdżać, robię to dla Polski, robię to dla siebie, przede wszystkim dla mojej rodziny, bo jestem dumny z tego, przyjeżdżając na kadrę. Czekałem i mam nadzieję, że ten moment teraz przyjdzie. To prawda. Doczekałeś się do takiej rywalizacji między tobą a Marcinem Bułką, rzeczywiście. Ale tej cierpliwości ci naprawdę zazdroszczę, bo nie każdy by wytrzymał, mając już no, swoje lata, no, tak naprawdę 34, no właśnie. To 33, teraz 33, przepraszam, masz rację, w przyszłym roku 34. Łukasz, to teraz znowu, tak trochę pozbądź się tej skromności, bądź pewnym siebie człowiekiem, bo jesteś takim. W czym jesteś lepszy od Marcina Bułki? Dlaczego masz wygrać tę rywalizację? To są takie pytania bardzo, naprawdę nie lubię tak o sobie rozmawiać, czym jestem lepszy, w czym jestem gorszy. To zawsze trenera jest decyzja, żebyście wy to oceniali, gdzieś tam kibice. A to, co ja myślę, to zawsze zostawiamy sobie tak dla siebie. No i do tego tak podchodzę, ale gdzieś tam zawsze powtarzam sobie najważniejsze, żebym w klubie grał i wtedy przyjeżdżam na tą kadrę i się czuję pewny. Myślę, że mam większe doświadczenie, bo już naprawdę dużo lat gram w Serie A, tam co rok w pierwszym składzie, teraz Liga Mistrzów. Marcin, można powiedzieć, że drugi rok zaczął tak naprawdę i myślę, że większe mam doświadczenie. Bardzo dobrym bramkarzem Marcin, bo to pokazuje w lidze francuskiej. No ale powtarzam, myślę, że mam troszkę więcej doświadczenia, tego spokoju i myślę, że tak troszkę na tej bazie też będę go troszkę przewyższał. Marcinowi życzę jak najlepiej, bo jest bardzo fajnym chłopakiem, kolegą. Mam nadzieję, że będzie grał tutaj jeszcze bardzo długo w tej kadrze. Gdzieś tam może jak skończę gdzieś ja, albo nie wiem, albo jak wygra rywalizację, nie wiem. Trener decyduje, powtarzałem już to wcześniej. No i tak to wygląda, no. Myślę, że trochę więcej mam doświadczenia. Słuchaj, na pewno masz więcej meczów w kadrze od Marcina. Marcin ma 2, ty masz 12. 10 więcej, to już jest coś. Lat też masz więcej i w kadrze byłeś więcej razy niż Marcin. To na pewno na twoją korzyść przemawia. Gra w klubie również. A jaka jest wasza rywalizacja? Jak na nią patrzysz? Ona jest zdrowa, czy jest zabarwiona czymś? Jak to wygląda? Nie, ona jest bardzo zdrowa. My się dogadujemy wspaniale gdzieś tam poza boiskiem i na boisku. Ja czasami nawet mu gdzieś tam fajnie obronię na treningu, to mu mówię brawo, buła i tak dalej. Sobie pomagamy w tym, no ale wiadomo, gdzieś tam w środku jest ta rywalizacja, bo każdy chce być tą jedynką teraz w reprezentacji z nas, bramkarzy. Ale to ogólnie jest okej, no nie ma gdzieś tam jakieś tam, nie wiem, wyzywania, bo coś tam nie gadamy z sobą. O tym nie myślę, tylko ty mu mówisz brawo, buła, a on ci mówi... Dziecięce. A on ci mówi brawo Skorup? Też? No, mówi, no. Nie, naprawdę, dogadujemy się i tak jak mówię, boisko wszystko pokaże, kto będzie jedynką. To prawda, ale na tej pozycji ta rywalizacja, mam wrażenie, będzie chyba najostrzejsza. I teraz myślę sobie o najbliższych meczach. Gramy z Portugalią, gramy z Chorwacją. Tak mi się to układa, że skoro grałeś z Chorwacją, to po co drugi raz z Chorwacją Skorupski? Bez sensu od pierwszej minuty. Czytałem już w mediach, że niby mam bronić ja z Portugalią, no... Zobaczymy, trener zadecyduje, no ale jeśli media tam mają jakieś, jakieś tam przecieki, przedojścia, to może prawdopodobnie tak będzie, no. Zobaczymy, trener decyduje w dniu meczu, nam to powie pewnie i kto będzie bronił, to życzę jak najlepiej. Ale czutkę jakąś musisz mieć. Hej, no poczekaj. Ja jestem zawsze gotowy, bo nie mam problemu gdzieś tam. W każdym dniu mogę zagrać mecz, bo każdy codziennie się przygodą na treningu i to jestem po prostu gdzieś tam poza treningiem. Dobrze się przykładam na treningu, dobrze gdzieś tam się regeneruję i tak dalej. I to nie ma problemu, czy gram dzisiaj, czy jutro, bo po prostu robię to, co zawsze robiłem w klubie i tak powtarzam, w każdym dniu mogę zagrać mecz. Dobrze, ale na logikę przyznasz, że jest w tym coś, prawda? Że skoro grałeś z Chorwacją, no to wypadałoby, no, żebyś zagrał... tak być, no. No właśnie. To dziękuję, że to przyznałeś. Słuchaj, tak swoją drogą myślę sobie, że dla ciebie, dla gościa, który naprawdę potrafił wielu zawodników zatrzymać z 11 metrów, nie życzę ci rzutu karnego w meczu z Portugalią, żeby było jasne, ale to też byłoby coś fajnego, zmierzyć się z Cristiano Ronaldo, prawda? Grałem już z nim przeciwko niemu w Juventusie, jak był. Strzelił mi nawet bramkę. Przeciwko reprezentacji jeszcze tak nie graliśmy między sobą, ale jeśli dojdzie do tego, to fajnie będzie zagrać gdzieś tam na zero z tyłu, przede wszystkim dla bramkarzy, to jest najważniejsze i potem, jeśli byśmy gdzieś tam jakieś punkty zdobyli z takim zespołem, jak jest Portugalia i z takimi gwiazdami, jak są Portugalczycy, bo to są naprawdę światowi piłkarze, fajnie by było zatrzymać ich i przede wszystkim dla nas i dla kibiców, dla naszych rodzin, wszyscy byli zadowoleni, byśmy może podeszli jeszcze lepiej do tego meczu, którego będziemy grać we wtorek z Chorwacją, na takim bardziej gazie, można powiedzieć. I będziemy szukać tych punktów, bo te punkty są potrzebne. To prawda, ale myślę sobie, że z Portugalią to będziesz miał rękawice pełne roboty. Jeśli zagrasz oczywiście, zakładam, że tak może być, no bo to jest zespół, który nie oszczędza bramkarza. No ale ja jestem przyzwyczajony, można tak powiedzieć, bo w Bolonii też mi się tak zdarza, że mam ręce pełnej roboty. No. Nie mam problemu z tym, powtarzam, na treningu najważniejsze, że się przykładam i jestem do tego gotowy. A jeśli chodzi o samą Portugalię, tak myślisz sobie o tym zespole, to na czym polega siła tej drużyny? Oni przede wszystkim w ataku są mocni, no bo mają te skrzydła mocne, mają Ronaldo, mają tych rozgrywających, Leao, Ronaldo, tam światowi piłkarze, no wiadomo, no, będzie bardzo fajny mecz dla nas przede wszystkim. Jeśli byśmy zrobili z nimi punkty, no to myślę, że to będzie mega pozytywne dla nas, no bo tak powtarzam, to jest naprawdę jeden z lepszych reprezentacji na świecie. Wymieniłeś dwóch zawodników, którzy grali albo grają. Leao przecież gra w Milanie. To jak mógłbyś tego piłkarza opisać? Jaki on jest? Leao jest nieprzewidywalny, no bo jak zdarzają mu się takie mecze, że na przykład, nie wiem, czasami mi się wydaje, że troszkę mu się nie chce, ale jak mu się zachce, to weźmie piłkę z 16 ze swojej połowy i strzeli bramkę. No, dlatego zawsze chciałbym być gotowym, no ale teraz zauważyłem, że bardziej ten poziom już tak trzyma i trzeba być gotowy na wszystko. Słuchaj, wracając do rzutów karnych, to przejrzałem sobie dzisiaj ludzi, których zatrzymałeś. Jest Bertens, jest Lautaro Martinez, jest Arkadiusz Milik, jest w końcu Zlatan Ibrahimowicz. I słyszałem ostatnio, że ty generalnie analizujesz strzelców. Tak. Co konkretnie i jak często to robisz? No, przed każdym meczem z trenerem bramkarzy i naszymi bramkarzami, drugim, trzecim, analizujemy, kto jak strzelał i jakie karne, gdzie, która minuta i tak dalej. Ostatnie na przykład 2-3 karne danego zawodnika, który ostatnio strzelał w lidze czy tam gdzieś w reprezentacji. I zwracam uwagę na wszystko praktycznie, jak biegnie do piłki, czy patrzy na bramkarza. No i staramy się właśnie tak na tej bazie to analizować i dobrze nam to wychodzi, bo były 2 karne w tym sezonie i na 2 karne obroniłem 2 i myślę, że żeby było jak najwięcej tego, myślę, fajnie by było o tym. Jeśli będzie karny przeciwko nam, jeśli będzie go wykonywała Portugalia, to jak amen w pacierzu będzie strzelał Cristiano Ronaldo. Myślę, że tak. No i słuchaj, i wiesz jak on strzela, wiesz jak go powstrzymać, bo te karne są naprawdę trudne. Przeanalizujemy go, no ale myślę, że Ronaldo nie trzeba analizować gdzieś tam dodatkowo, bo strzela tak dużo tych karnych gdzieś tam w internecie, się ich widzi dużo i no, ale Ronaldo to rzadko je marnuje. No, mam nadzieję, że jeśli będzie karny, to taki jeden z tych nielicznych będzie przeciwko nam. Może tak być, słuchaj, może tak być. Wracając jeszcze do klubu, to by się lampka jeszcze nie zapaliła, że twój konkurent 2 razy wystąpił w meczach Serie A od pierwszej minuty? Nie, myślę, że lampka nie, bo mamy naprawdę teraz dużo tych meczy. Gdzieś tam mieliśmy ciężki lot, bo żeśmy mieli opóźniony lot z tego Liverpoolu, gdzieś tam wróciliśmy o 8 rano do Bolonii. No, potem od razu graliśmy w niedzielę i tak naprawdę trzeba się do tego przyzwyczaić, żeby grać mecze co 3 dni. Nawet będąc bramkarzem, bo to nie bardziej mecz cię męczy, tylko te podróże. Chociaż mnie. No i trener się zapytał mnie, jak się czuję i tak dalej. Ja mówię, trenerze, no nie ma problemu, jeśli zagra nasz drugi bramkarz, bo naprawdę jestem troszkę zmęczony. Przede wszystkim po tych podróżach. Dużo maczy mamy. W reprezentacji będę prawdopodobnie bronił. Niech on też pomoże drużynie, bo jest dobrym bramkarzem. Dobrze zagrał z Parmą, gdzieś tam z Monzą okej zagrał. No ale na razie nie mam żadnej takiej lampki, bo przede wszystkim te ważne mecze ja bronię. No. I w Lidze Mistrzów też. No było 8 meczy tak naprawdę w sezonie i zagrałem 6, no to gdzieś tam ta lampka jest okej na razie. Jest wygaszona. Dobra, niech będzie. A wracając do Ligi Mistrzów, na początek remis, później w Liverpoolu ciężko było rzeczywiście cokolwiek zrobić Bolonii, bo chociaż mieliście swoje szanse, to trzeba też uczciwie powiedzieć, że mieliście... Tak. Fajny mecz tam zagraliśmy, naprawdę, bo tam w pierwszej połowie mieliśmy chyba słupek i poprzeczkę. Liverpool to wiadomo, jaki poziom taki mają, że to jest jedna z najlepszych drużyn świata, no. Oni bardzo, bardzo dobrze w ataku przede wszystkim. Gdzieś tam dobrze żeśmy się wybronili pierwsze 15 minut, no i żeśmy nabrali pewności siebie, bo zaczęliśmy grać to, o co na scenę prosił, gdzieś tam piłką od tyłu, bez bania się i tak dalej. Bo zdawaliśmy sobie sprawę, że oni byli faworytami, no ale trener nam powtarzał cały czas. Grajcie to, co lubicie, to, co umiecie, bez żadnej jakiejś tam presji, bo wiadomo, że oni są faworytami. No i tak naprawdę podeszliśmy do tego meczu na luzie i nam dzięki temu luzowi nam to pomogło, no i żeśmy grali naprawdę dobrze w piłkę, bo też mogliśmy strzelić bramkę, no ale wiadomo, i bramkarz światowej klasy obronił fajnie tam Kasprowi sytuację. Potem oni mają Salaha, który gdzieś tam uderzył w okienko i mecz się skończył 2-0, no ale mega pozytywnie trener podeszedł do tego po meczu do nas, że fajnie żeśmy zagrali. No i potem myśleliśmy, że tak naprawdę trochę lepiej będziemy grać z tą Parmą. Graliśmy 11-10 przez drugą połowę i oni w 10, gdzieś tam remis był. I trochę byliśmy potem zawiedzeni, bo myśleliśmy, że dzięki temu Liverpoolowi nabierzemy pewności siebie i będziemy lepiej grać. No ale powtarzam, te podróże są naprawdę ciężko i myślę, że trochę zmęczeni byliśmy z tą Parmą, nie? Wy też się generalnie uczycie grania takiego pucharowego. Dokładnie. Jeszcze zupełnie inny poziom w Lidze Mistrzów. To zamykając temat klubowy, jaki cel ma Bolonia na ten sezon? Cel ma Bolonia na ten sezon? Szczerze to nam nie powiedzieli celu. Będzie ciężko powtórzyć sezon wcześniejszy, bo gdzieś tam mogliśmy skończyć na 3. miejscu nawet. Żeśmy się dostali do Ligi Mistrzów, to takie no, historyczny no, sezon dla Bolonii można powiedzieć, bo 60 lat temu grali w Lidze Mistrzów. No ale w tym sezonie myślę, że naprawdę gdzieś tam ta po lewej stronie tabela, żeby była gdzieś tam dziesiątkę wzwyż, żebyśmy byli. Myślę, że to jest nasz cel. Okej, a jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to ci jeszcze muszę zapytać, jakie wrażenia. Mam tu na myśli hymn. Wiesz, ty jesteś dojrzały człowiek, no, jesteś stary facet. Ja już grałem w Romie, jak byłem dwa razy grałem. Nie, naprawdę, Liga Mistrzów to są takie mecze na poziomie reprezentacji, można powiedzieć. Coś jak hymn słyszysz polski, to ci przychodzą dreszcze. I jak słyszysz Ligę Mistrzów, to też ci przychodzą te dreszcze, no. I to jest coś tak fajne na takim poziomie, bo już serię naprawdę mam tych dużych meczy. Jestem już tak bardziej do tego przyzwyczajony. Głupio wyszło, bo jak w Liverpoolu zaczął hymn lecieć, to wygwizdali go. Kibice Liverpoolu w ogóle nie było słychać, no a chcieliśmy go naprawdę usłyszeć. Bo to tak dla nas, że jak rzadko gramy tą Ligę Mistrzów, no to fajne dla piłkarzy. No ale bardzo fajne to jest przeżycie, naprawdę, to takie na poziomie reprezentacji to są takie mecze. 2 pytania jeszcze. Czy ty będziesz zawiedziony, jak nie będziesz numerem 1 w ogóle? Będę zawiedziony trochę, wiadomo, bo to nie byłoby normalne, jeśli nie bym był, dla mnie jako piłkarza. No ale to będzie trenera decyzja, no. Ja powtarzam, z siebie dam na każdym treningu, w każdym meczu maksa. Wtedy będzie należeć decyzja do trenera, no ale na razie myślę, że idzie to w dobrym kierunku, bo pokazałem to w wszystkich meczach w reprezentacji, że jest okej, że myślę, że zagrałem pozytywnie gdzieś tam na Euro, z tą Chorwacją też mimo wszystko gdzieś tam dostałem tą bramkę, no ale myślę, że zagrałem okej, pozytywnie i powtarzam, trener zadecyduje i kto będzie jedynką, ale jakbym nie został tą jedynką, to będę trochę zawiedziony, jestem szczery. Trochę. O. Myślę, że bardzo. No będę, no. Kropka. A jeśli chodzi o bilans drużyny, reprezentacji, 2 najbliższe mecze, do zdobycia 6 punktów, gramy u siebie na PGE Narodowym, 2 spotkania. Z czego będziesz zadowolony? Z czego drużyna powinna być zadowolona? Ja myślę, że każdy jak z siebie da maksa w każdym meczu, to wynik zawsze będzie pozytywny. Trzeba po prostu w każdym meczu gdzieś tam spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że dał z siebie maksa. Wtedy to jest łatwiej gdzieś tam zdobyć te punkty. Co mi chcesz powiedzieć, Łukasz, że 6 punktów jest możliwych z Portugalią i z Chorwacją? Gramy, no, w piłce wszystko się może wydarzyć. Wiadomo, Portugalia jest gdzieś tam mocniejszą reprezentacją od nas, no ale ja też gram przeciwko Bologna, jedziemy na Milan, na Inter i gdzieś tam remisujemy, zdobywamy punkty. W piłce wszystko się może wydarzyć. Ważne, żebyśmy dali siebie maksa, gramy u siebie, mamy swoich kibiców i będziemy walczyć o punkty, bo trzeba do tego tak podejść. No. Okej, no dobra. To dziękuję Ci. Dziękuję. W takim razie.